Jarl mnie oszukał. Zabiłem bandytów, którzy napadli niewinną kobietę. Okazało się, że byli to najemnicy nowego jarla Białej Grani. Mieli oni zabić smoka i odnaleźć tajemniczy przedmiot zwany smoczym kryształem. Ale to zadanie przypadło mnie. Znalazłem jaskinię stwora i przedmiot, który jednak okazał się nie być smoczym kryształem. Nie zabiłem stwora. Za to ten zaproponował mi, że pokaże miejsce, gdzie znajduje się magiczny przedmiot. Jednak Jarl mnie oszukał. Wysłał strażników, którzy odebrali mi klejnot wzięty za smoczy kryształ, a mnie wsadzili do więzienia. Ale to jeszcze nie koniec. Jarl mnie oszukał, ale ja się zemszczę. Witaj, towarzyszu niedoli. Nazywam się William. Za co siedzisz? Za nic. Nogi mnie bolą. No dobra. To może powiesz, jaką karę ci wymierzyli. Mnie na przykład mają jutro powiesić. Chyba nie zamierzasz siedzieć tu tak długo, co właściwie takiego zrobiłeś. Powiedzmy, że zawarłem niekorzystny interes z Jarlem. Tak, ten bydlak od dawna znęca się nad swoimi obywatelami. Zamyka do więzień niewinnych ludzi, zatrudnia najemników i podobno prowadzi szemrane interesy z cesarskimi. Ale nic, czas stąd spadać. Niby co zamierzasz zrobić? Hej, ty, podejdź tu na chwilę. Czego chcesz? Posłuchaj, zamknęliście nie tego co trzeba. Jestem niewinny, musisz mnie wypuścić. Kurzu, ty tak mówi. Jak chcesz, to mogę ci zapłacić za wypuszczenie mnie. Mam pieniądze, ale gdzieś indziej. Muradin, hobbit, co z tobą? A na to! Po co to? Nic ci to nie dało. Tak nas nie wypuści. Mylisz się, mój nowy przyjacielu. Zwę się Torwa i jestem jednym z najlepszych złodziei w całym Skyrim. Temu strażnikowi na przykład ukradłem klucz do celi. Nieźle. Teraz tylko trzeba poradzić sobie ze strażnikami. Mam nadzieję, że walczysz równie dobrze. Więźniowie uciekli. Dobra, to co teraz? Ubierzemy stroje strażników i wyjdziemy niepostrzeżenie. Ale resztę więźniów też trzeba uwolnić, a nie mamy na tyle ubrań. Ale to przecież przestępcy, nie możemy ich wypuścić.
Właściwie większość to niewinni obywatele, którzy nie mieli dość złota, by zapłacić podatek Jarlowi. Nie wiem, gdzieś ty się szwendał, ale od kiedy on tu rządzi, w całej Białej Grani panuje terror. No dobrze. To może ja zrobię małe zamieszanie i ściągnę na siebie strażników, a ty w tym czasie wyprowadzisz resztę. Spotkamy się później obok dużego dębu za miastem. A co właściwie zamierzasz zrobić? Mam pewien plan. Popatrz, jakiemuś frajerowi ukradli konia. No, ej, zaraz, to mój koń. Jak mogłeś lekceważyć mój rozkaz i kazać strażnikom zamknąć tego włóczęgę w lochach, miast go zachnąć, jak ci kazałem? To, że go niegdyś znałeś, nie uprawnia cię do ignorowania moich rozkazów. Jeśli chciałeś, żeby cierpiał, trzeba było się zająć tym osobiście, a nie oddawać go w ręce katu. Teraz ten oszust uciekł, a nam zostaw jakąś marną podróbkę smoczego kryształu. No zobacz tylko, przez to różowe gówno zaraz się rozwali. Zawiodłeś mnie, Hior skarze. To już się nie powtórzy, Jarl. Nie zawiodę cię. Przysięgam na własne życie. I dobrze, bo zapewniam cię, jeśli znów mnie zawiedziesz, to stracisz je tak szybko, jak straciłeś swoje stanowisko w wojskach gromowładnych. Masz zebrać ludzi, znaleźć tego Williama i zakończyć jego życie. Możesz mi wierzyć, panie. Zabiłem już Jełoszone, a teraz nadeszło jego kolej. Przysięgam, że rzucę ci pod nogi głowę tego czorta, a ciało rzucę wściekłym zombom. Witaj, Williamie. Co ci tyle zajęło? Myślałem, że już cię nie zobaczę. Miałem pewne problemy, ale już po wszystkim. Co z więźniami? Bezpieczni. Wszystkim udało się uciec. To, co zamierzasz teraz zrobić? Mam do załatwienia jeszcze kilka spraw. Teraz chcę się tylko zemścić na tym cholernym Jarlu. Skoro tak, to mam dla ciebie propozycję. Należy do ruchu oporu i już od dawna szukuję powstania przeciw temu despocie. Może chciałbyś dołączyć? Przydałbyś się nam. Wielkie dzięki, ale najpierw muszę coś załatwić. Jakby co, to znajdziesz mnie w Helgen. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywaj.
co tak długo już miałem odlatywać. Coś mnie zatrzymało, ale mniejsze o to. Dobrze, więc może powiesz mi najpierw, po co ci ten magiczny przedmiot. Podobno drzemie w nim ogromna i niebezpieczna moc. W zasadzie to wynajęto mnie do znalezienia go, ale zostałem oszukany i teraz po prostu chcę się zemścić. Zniszczę kryształ na oczach Jarla. Rozumiem. Dobrze, to gdzie ten przedmiot? W zasadzie to nie wiem, gdzie się znajduje, ale wiem, gdzie jest wskazówka do niego prowadząca. Tak naprawdę to niewiele wiem o kryształe, jedynie to, że posiada ogromną moc. Chyba niewiele nam to pomoże. Wiem, gdzie znajdziemy wskazówkę. Ona odpowie nam na wszystkie pytania, przynajmniej powinna, ale jest to długa i niebezpieczna podróż. Na szczęście umiem latać. To jak, ruszamy? Podróż rzeczywiście była długa i męcząca, ale umilała mi ją rozmowa ze smokiem. Okazało się, że są one całkiem podobne do ludzi. Z charakteru oczywiście. Sam smok opowiedział mi wiele ciekawych historii. Ja też trochę mu o sobie opowiedziałem. Nigdy bym nie przypuszczał, że takie coś może być możliwe, ale chyba... Zaprzyjaźniłem się z tym smokiem. Przeznaczenie czasem lubi płatać figle. Żył raz sobie Smoke Alduinem zwany, był on w całym Skyrim swego okrucieństwa znany. Lubił on pożerać dzieci, palić wioski, zjadać śmieci, nikt się nie spodzieje, gdy Alduin nadleci. Mógłbyś przestać. Jasne.
No dobrze, że wyszedłeś ten strój strażnika. Ktoś mógłby zwrócić na ciebie uwagę. Rzeczywiście, bo latający ciągle nade mną smok w ogóle nie rzuca się w oczy. Daleko jeszcze. Prawdę mówiąc, to już tutaj. Nareszcie, gdzie dokładnie ta wskazówka? Pod pomnikiem? Mówiłem ci. Gdzieś we wnętrzu, obok schodów, pod tą statuą, powinna być kamienna tablica z wyrytymi na niej runami mówiącymi o tym, gdzie znajduje się smoczy kryształ. Przynajmniej tak mi mówiono. Ale to na pewno jest to miejsce. Widzisz ten ołtarz obok schodów? Jakiś dziwny ten szkielet. Może lepiej położę tę księgę z powrotem. Cholera! Może byś mi pomógł. Świetnie sobie radzisz. Dzięki za pomoc. Poradziłeś sobie. Mam nadzieję, że w środku nie ma więcej tych szkieletów. Ruszaj, ja zostanę na zewnątrz i poczekam. Znajdź tablicę. Prawdopodobnie nie będziesz słyszeć przez jakiś czas moich myśli, więc jesteś zdany tylko na siebie. To do zobaczenia. Uważaj na siebie. No dobra, idę. Korytarze mogą ciągnąć się kilometrami. Gdzie teraz? Chyba pochodnia się wypaliła. Za łatwo to wszystko idzie. Musiał tu być ktoś przede mną.
mnóstwo ciał, ale te wyglądają na stare. Jest tu też świeża krew. No tak, ciała strażników z Białej Grani. Pewnie ich jeszcze spotkam. Cóż to za przedziwna kula. Dobra, mniejsza o to. Muszę znaleźć tablicę. Jest. Co to za runy? Nie rozumiem tego języka. Chociaż zaraz rozumiem. Słowa te odczyta jeno ten. Co do groty przeznaczenia bez strachu wejdzie. Czytaj uważnie, wędrowcze, wszak kryształ żmija. Zdobędzie je wtedy, gdy smok gotów poświęcić się będzie dla niego. Nic z tego nie rozumiem. Pora wracać. Strażnik Białej Grani. W pobliżu pewnie jest ich więcej. Co ty tu robisz? Witaj, Williamie. Dawno żeśmy się nie widzieli. Jozgar. Byłem pewien, że nie żyjesz. Tak właśnie miałeś myśleć, przyjacielu. Nie jesteś moim przyjacielem. Już nie pamiętasz. Zdradziłeś nas podczas ataku na Białą Grań. Przekazałeś plany cesarskim, a Jarla Grani ostrzegłeś przed atakiem. Ty cię nakryłem, próbowałeś zwiać jak tchórz. Gdyby nie ja, misja by się nie powiodła. Mieli cię powiesić, zdrajco. Nie powiesili mnie, jak widzisz. Wszystko, co robiłem, wyszło mi na dobre. Tobie niekoniecznie. Jestem generałem Gromowładnych. Nowy Jar prowadzi interesy z cesarskimi. Nieco to poplątane. Polityka, sam rozumiesz. Sęk w tym, że ten Jar jest jeszcze gorszy od poprzedniego. I mi to pasuje. Dla mnie liczą się tylko pieniądze, a Nowy Jar dużo płaci. Szczególnie za znajdowanie dziwnych, magicznych przedmietów, takich jak smoczy kryształ. Podobno znajduje się tu wskazówka do znalezienia go. Tym razem osobiście cię powieszę. Za tamtą mam już rachunki wyrównane. Co masz na myśli? To ja zabiłem twoją żonę Izoldę. Pożałujesz tego. Najpierw odbiorę ci smoczy kryształ. Tell you the dragon.
It's a meant to be evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Sin drossan, dova kin, fahin, kogan.